Witam gminę Końskowola o bogatej i długiej historii sięgającej kilku stuleci. Mamy na terenie naszej pięknej ziemi końskowolskiej ciekawe zabytki, ale mamy również wspaniałych ludzi, którzy tworzą teraźniejszość naszej gminy. Dzięki dobrej współpracy od wielu lat stwarzamy coraz to lepsze warunki życia dla naszych mieszkańców. Obejmując funkcję wójta po raz pierwszy w roku 1992 postawiłem na rozwój infrastruktury, bo zaniedbania w tym względzie były bardzo duże. Brakowało wodociągów, kanalizacji, dróg. Od tamtej pory wykonaliśmy dużo dobrej roboty. Praktycznie ponad 50% gmina skanalizowana, zwodociągowana. No, jeszcze jest przed nami wiele do zrobienia. W międzyczasie pobudowaliśmy też wiele dróg w miejscowościach naszej gminy. Praktycznie schodzimy coraz dalej już do pojedynczych zabudowań. Ale nasze problemy komunikacyjne nie wiążą się tylko i wyłącznie z brakiem dróg dojazdowych do gospodarstw. Gminę przecina droga krajowa numer 12. Mamy duży problem właśnie z nadmiernym ruchem pojazdów samochodowych. Tęsknieniem czekamy na budowę drugiego etapu obwodnicy, która z jednej strony trochę wyniesie ten ruch z centrum Końskowoli, gdzie przebiega obok naszych kościołów zabytkowych obiektów. Po prostu obiekty już nie wytrzymują tego ruchu, tych drgań. Także obwodnica poprawi sytuację, a jednocześnie będziemy mieli odpowiednie zjazdy, gdzie można będzie się włączyć do ruchu. Problemów jak w każdej gminie jest wiele. Trudno jest co roku ten budżet tak podzielić, żeby dla wszystkich starczało, ale jakoś tak już od wielu kadencji udaje nam się wspólnie z Radą wypracować takie kierunki działania, żeby zarówno zadbać o tych najmłodszych, i tutaj chciałbym podkreślić, że w trwającej w całym kraju dyskusji na temat opieki przedszkolnej podaje się alarmujące dane odnośnie przedszkoli na wsi. Myślę, że gmina Końskowola pod tym względem jest wyjątkiem, jako że u nas ponad 85% dzieci w wieku przedszkolnym jest objętych opieką przedszkolną. Kilkanaście lat temu adaptowaliśmy budynek na przedszkole, w którym jest 4 oddziały. Mamy również w pozostałych szkołach podstawowych oddziały przedszkolne, gdzie też oprócz 6-latków mają możliwość korzystania i dzieci młodsze. Praktycznie od momentu przejęcia szkół, czyli od 96 roku, nieustannie trwa remont tych obiektów. Te szkoły były bardzo zaniedbane. Wymienialiśmy okna, wymienialiśmy centralne ogrzewanie, docieplaliśmy ściany, a przede wszystkim wymienialiśmy dachy, pokrycia dachowe. Oświata w gminie Końskowola zajmuje bardzo ważne miejsce i staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do nauczania młodzieży. W roku 2003 oddaliśmy piękne, nowe gimnazjum, od podstaw pobudowane, z piękną, dużą salą gimnastyczną, z której korzystają oczywiście po godzinach grupy zorganizowane, rezerwują sobie godziny i dni w tygodniu po to, żeby poćwiczyć na tej sali. Parę lat temu wyremontowaliśmy najstarszą szkołę w gminie Końskowola, ale już z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy. Gmina Końskowola w zasadzie to jest taką typową rolniczą gminą, typową, a jednocześnie nietypową, dlatego że na terenie gminy Końskowola mamy ponad 200-letnie tradycje szkółkarskie. To Izabela Czartoryska sprowadziła ogrodników gdzieś około 1804 roku, sprowadziła ogrodników z Włoch, zakładała tutaj pierwsze ogrody. Ten zakład szkółkarski w różnych formach organizacyjnych, można powiedzieć, przetrwał do naszych czasów. Niektóre gospodarstwa po prostu stanowią wzorzec działalności w tej dziedzinie, nawet dla Holendrów i dla innych narodowości. Bazując tu na tej tradycji, a tutaj taką, można powiedzieć, szlagierową produkcją u nas wielu, wielu lat jest oczywiście róża. Chcieliśmy wypromować, pokazać to, co mamy na terenie gminy, dlatego kilkanaście lat temu postanowiliśmy obchodzić tak zwane Święto Róż. Autentycznie chodzi tutaj o święto naszych ogrodników, szkółkarzy, wszystkich ludzi, którzy zajmują się tą produkcją. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na to nasze 14 świętowanie różane. Skąd taki pomysł w ogóle, żeby świętować róże
Końskowoli już od 14 lat. Szkółkarstwo na ziemi końskowolskiej zagościło ponad 200 lat temu. Szanowni Państwo, w imieniu komisji oceniającej dzisiejsze kwiaty zaprezentowane na 14 wystawie serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa. W sposób szczególny pozdrawiamy wszystkich producentów róż, a w szczególności wystawców. Wybór królowej spośród kilkudziesięciu królowych, proszę Państwa, jest to zadanie nie lada. Takie też zadanie rzeczywiście dzisiaj rozwiązywaliśmy. Natomiast w nas poczucie piękna jest tak ogromne, iż poprosiliśmy o to, aby zostały wyróżnione w tym roku trzy róże. A zatem, proszę Państwa, tytuł najpiękniejszej róży wystawy roku 2011 otrzymuje róża Chopin z numerem 35. Pan Tadeusz Pałka dostarczył różę z numerem 35, odmianę Chopin. Gratuluję serdecznie. Jury wręczy puchar zwycięzcy. Tadeuszu, piękny obraz i puchar. Zwycięzca, róża Chopin w plantacji pan Tadeusza Pałki. Żeby gmina piękniała, wielu lat ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą posesję. I tak cegiełka po cegiełce poprawiamy wizerunek naszych obejść, naszych gospodarstw. Zachęcamy ludzi do pokazania się, do pochwalenia się. Niepodrzędną rolę spełnia Ośrodek Doradztwa Rolniczego, gdzie nasi mieszkańcy mają bardzo blisko do różnych porad. To owocuje tym, że nasza gmina jest coraz piękniejsza, coraz przyjaźniejsza dla ludzi, dla mieszkania, dla życia tutaj na terenie naszej gminy. A efekt jest taki, że w sytuacji, kiedy w innych gminach rolniczych ubywa mieszkańców, u nas ta liczba z roku na rok albo wzrasta, albo przynajmniej stoi na jednym poziomie. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli swoim zasięgiem, pracą obejmuje cały region lubelski, a więc całe województwo lubelskie. Głównym zadaniem naszego zakładu jest wdrażanie postępu w rolnictwie, w szerokim słowa tego znaczeniu. Chodzi o to, że ten postęp w tych wszystkich sferach dotyczących obszarów wiejskich obejmuje różną tematykę. Od technologii produkcji, od kształtowania świadomości o rynkach, o marketingu, jak również przedsiębiorczość. Ta dziedzina jest nowa, bo aktywizacja obszarów wiejskich jest jednym z głównych czynników podnoszące standard życia na wsi. Zajmuje się nasz ośrodek również kultywowaniem dziedzictwa kulturowego. Działamy w różny sposób, poprzez różnego rodzaju szkolenia, seminaria, sympozja, pokazy, spotkania, wyjazdy edukacyjne i w kraju, i za granicą. Prowadzimy również cały szereg prac bezpośrednich u rolników, tak zwanych prac upowszechniowo-wdrożeniowych. Najlepsze osiągnięcia i nauki, i praktyki, i światowej, europejskiej, to wszystko przez naszą firmę jest jak gdyby recenzowane i w zależności od regionu, w zależności od potrzeb są wdrażane tematy, przez co rozwiązujemy najróżnorodniejsze problemy dotyczące właśnie i rolników, i innych mieszkańców obszarów wsi. Również bardzo istotnym takim działaniem w obecnych czasach to pozyskanie jak najwięcej różnych
funduszy z Unii Europejskiej. To szczególnie pomaga na wszechstronny rozwój naszego regionu. Takim naszym sztandarowym wydawnictwem to są Lubelskie Wiadomości Rolnicze. Jesteśmy w Farze w Końskowoli, najcenniejszym zabytku naszej miejscowości, naszej parafii, naszej gminy. W miejscu, gdzie obecnie stoję, około 1389 roku, powstał pierwszy drewniany kościół Fundacji Rodziny Konińskich Herburawicz. Takie dziwne dźwięki, które będziecie może Państwo słyszeli, to symbol projektu, to przejawy projektu unijnego realizowanego w tym kościele dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Fara zostanie przywrócona do dawnej świetności. W trakcie projektu odsłaniamy ślady dawnego kościoła, czy dawnych kościołów, bo odnaleźliśmy tutaj wiele faz rozbudowy tego kościoła, ale jedno jest pewne. Rzeczywiście, i mamy to już potwierdzone z znaleziskami archeologicznymi, ten kościół od chwili jego powstania, od tego XIV wieku, jest ciągle miejscem najważniejszym dla naszej parafii. Odnaleźliśmy ślady drewnianego pierwszego kościoła XIV-wiecznego, odnaleźliśmy fazy budowy kościoła gotyckiego, prawdopodobnie z końca XV wieku. Znaleźliśmy kilka srebrnych monet z czasów pierwszych Jagiellonów. Te monety wskazują pewną fazę budowy czy przebudowy kościoła. Odnaleziony został grobowiec, przepiękny grobowiec, prawdopodobnie z XV wieku. Być może jest to grób fundatora tego kościoła, Męciny z Konina. Kościół Końskowoli został w XVI wieku znacząco rozbudowany przez Andrzeja Tenczyńskiego, wojewodę lubelskiego, hrabiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Andrzej Tenczyński został pochowany w tym kościele. Tu również została pochowana ostatnia przedstawicielka rodu Tenczyńskich, Izabela z Tenczyńskich-Opalińska. Jej sarkofag, nazwany przez historyków sztuki Vanitas, przedstawiający zmarłego w postaci rozkładającego się trupa, jest jedynym tego typu zabytkiem sztuki sepulkralnej w Polsce. Projekt unijny, który realizujemy, ma zapewnić możliwość zwiedzania krypty Opalińskich, podziwianie tego niezwykłego zabytku stanowiącego formę eksponowania odejścia rodu Tenczyńskich do historii. Na zewnątrz kościoła odnaleziony został między innymi znak kamieniarza, znak cechu murarskiego. Podobne znaki znajduje się we Francji, w Niemczech, na kościołach. Innym bardzo cennym zabytkiem świadczącym o kulturze czy dawnej świetności Końskowoli jest kościół Świętej Janny. W roku 1613 został wystawiony jako murowany, również z Fundacji Rodziny Tenczyńskich. Jest to kościół praktycznie w klasycznym stylu renesansu lubelskiego, nazywany bardzo często zresztą perłą tego renesansu. Ozdobą tego kościoła jest niezwykły ołtarz pochodzący z 1618 roku, na którym przedstawiono świętą Annę Samotrzecią, Najświętszą Marię Pannę, Dzieciątko Jezus i klęczącą postać księdza Stanisława Zalesia Lisowicza, ówczesnego proboszcza w Końskowoli. Cennym i niezwykłym zabytkiem na skalę województwa lubelskiego jest empora, czy też oratorium zlokalizowane nad zakrystią, przepięknie ozdobione malowidłami kasetonowymi. Wśród wielu zadań, które realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli, są takie jak integracja lokalnej społeczności oraz podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Te zadania realizujemy poprzez organizację amatorskiego ruchu artystycznego, który prowadzimy ze wszystkimi grupami wiekowymi. W ramach tych form pracują u nas następujące grupy artystyczne. Zespół Śpiewający Seniorzy, który w tej chwili jest najlepiej ocenianym zespołem amatorskim w województwie. Kabaret Onufry, młodzieżowe i dziecięce zespoły tańca towarzyskiego, kilka zespołów wokalnych, grupa teatralna oraz grupa plastyczna. Prowadzimy również zajęcia z orkiestrą dętą, która jest chlubą naszej gminy od wielu, wielu lat. W grupie orkiestry są również młodzi orkiestranci, jak też seniorzy. Ważne miejsce w pracy naszego ośrodka zajmuje nauka gry na instrumentach klawiszowych oraz na gitarze. Te zadania realizujemy również poprzez organizację konkursów i tak na przykład chlubimy się
z konkursu poezji naszej rodzimej poetki, pani Zuzanny z Pasówki, z Pożoga. Warto wspomnieć, iż w ubiegłym roku, z racji 60-lecia Biblioteki Publicznej, która znajduje się w naszych strukturach, została wydana książka Legendy i opowiadania. Bardzo ważną rzeczą w naszej działalności jest organizacja plenerów malarskich, w trakcie których artyści z terenu naszej gminy malują zabytki Końskowoli, jak również pejzaże. Wśród wystaw bardzo ważne miejsce zajmują zdjęcia archiwalne. Są to zdjęcia, które pokazują zarówno ludzi, jak i miejsca związane z naszą gminą. W ten sposób chcemy pokazać warunki kulturowe, warunki bytowe, miejsca pracy naszych dziadków, naszych ojców, tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania dzisiejszej Końskowoli. Bardzo ważną rzeczą w organizacji, w pracy Gminnego Ośrodka Kultury jest organizowanie imprez, które mają na celu promowanie naszej gminy. Święto Róż nawiązuje w swych tradycjach do ogrodu założonego niegdyś przez księżnę Izabelę w Pożogu. Co prawda ogrodu dziś już nie ma, natomiast na terenie gmin jest mnóstwo przepięknych, bogatych szkółek. Szkółki te uprawiają róże i my właśnie z tych róż chcemy uczynić produkt lokalny, obecny również w kulturze. Nieodłącznym elementem każdej edycji Święta Róż, a tych edycji na dzień dzisiejszy było już 13, nieodłącznym elementem jest wystawa kwiatów róż, na której to plantatorzy z terenu gminy prezentują co roku ponad 100 odmian. Cudowności pachnące, których nie da się słowami opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, trzeba przy kolejnej edycji Święta Róż w Końskowoli być. Przy tej okazji wybieramy co roku najpiękniejszą różę wystawy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury nie są z wykształcenia dziennikarzami, to mimo wszystko 14 lat temu pokusiliśmy się o stworzenie naszego lokalnego pisma. Jest to pismo Echo Końskowoli, które ukazuje się w cyklu miesięcznym i zawiera informacje o tym, co robi nasz samorząd lokalny, o wydarzeniach kulturalnych z terenu gminy. Prezentujemy również na łamach nasze lokalne talenty poetyckie, jak również gimnazjalistów, którzy co miesiąc prezentują się w tak zwanym kąciku gimnazjalisty. Stałym punktem jest również rubryka sport, jak również takie smutne informacje o tym, kto z naszego grona odszedł.